Iwona Bittner urodziła się w 1964 roku w Siemianowicach Śląskich. Zadebiutowała w 1990 roku w antologii poezji Grupy Literackiej Radomskie Stowarzyszenie Twórców Kultury Ziemi Radomskiej pod tytułem To moje słowa. W 1994 roku ukazał się tomik wierszy zatytułowany W obłokach. Wiersze i proza Iwony Bittner drukowane były w antologiach Garść życia, Skrzyku dłoni, Kozienicka uwertura oraz w antologii modlitw współczesnych. Jej poezja drukowana była także w wydawnictwie Poezja Dzisiaj z okazji Światowego Dnia Poezji UNESCO 2010. Poezja zajmuje bardzo ważną część mojego życia. W poezji mogę umieścić swoje marzenia, wspomnienia, radości, ale też lęki i obawy. Z lustra spogląda na mnie twarz, od miesiąca obca. Ty też jej nie znasz. Twój głos, nieznajomy szept, kaleczy marzenia. Ręce też cudze obejmują, nie moje ciało. Wspomnienia niewzruszone drzemią. Tematyka dosyć różnorodna. Wcześniej zachwyt nad pięknem przyrody, a również przemijanie, sprawy dnia codziennego, jak również problemy ochrony środowiska, ponieważ jest mi to bliskie w pracy, w szkole. Uśpiona cisza, zegar za ścianą, rozmienia dobę na minutę snu. Blady obłok poranka zagląda nieśmiało. Słońce unosi splecione dłonie, karmi ramiona drzew, zbudzony gwar przenika ściany. To nie jest tak, że ja piszę na zawołanie, prawda, że siądę i coś tworzę. Przychodzi taki czas. Na pewno jest to spowodowane jakimiś emocjami, przeżyciem i wtedy przelewam na papier. Z tym, że taki wiersz to często jest niedokończony. Często jeszcze do niego wracam. Mam takie wiersze, które napisałam 2-3 miesiące temu. One sobie gdzieś tam leżą, czasami wracam, może coś uzupełnię, skreślę. Także to na pewno musi być wena. Oddycham powoli, wtulona w cień twojej postaci. Słucham szeptu dnia. Zaczęło się, kiedy byłam w szkole podstawowej. Miałam gdzieś około 12-13 lat, ale tamte wiersze pierwsze to właściwie się nie zachowały. Zaprosiłeś ją do swoich pragnień, snów i codziennych spraw. Pozwoliłeś się kochać, marzyć, tęsknić. Nie dałeś ciepła, płomienia miłości, zrozumienia, a ona ufnie otoczyła cię miękkim oceanem swoich fal. Ale przede wszystkim zaczęło się to od tego, że tata właśnie pisał wiersze i czytał. No i zafascynował mnie, zainteresował mnie właściwie poezją. A potem wysłałam pierwszy wiersz na konkurs do Związku Literatów Polskich w Katowicach. Wtedy byłam w szkole, w liceum. I tam zaproszono mnie, dostałam wyróżnienie w tym konkursie ogólnopolskim. I tam zetknęłam się bezpośrednio z ludźmi, którzy tworzą. W zasadzie nie piszę wierszy rymowanych, tylko są to wiersze białe, krótkie, takie, które dotykają głównie życia, przemijania. W jej poezji jest dojrzewanie. Ta poezja dojrzewała razem z nią. Na początku no właśnie ta dwudziestolatka, która pisała przede wszystkim o miłości, ale tak pięknie i ulotnie, a później przyszły też zupełnie inne tematy, chociażby takie egzystencjalne. Dużo w niej takich pobrzmiewa wątków pawlikowskich jasnorzeskiej, szczególnie blisko było jej do pocałunków.
ale tak naprawdę najbardziej zachwyca mnie jej poezja, o czym ona nie wspomniała, poezja miłosna i erotyki, bo są takie delikatne, takie subtelne. Pomiędzy konturami naszych ust odkrywam ciągle twoją twarz. Dobrze, że zatrzymałeś mnie w połowie drogi życia. Kazałeś kochać. Jestem. Czytając jej poezję, właściwie człowiek sobie myśli, o kurczę, pisze mnie, nie tylko o sobie. Ja także tak to odbieram, tak to czuję. Ona czerpie poezję z doświadczenia życiowego, z przeżywania faktograficznych zdarzeń. Nie mota tego w zbyt dalece posunięte fantazjowanie liryczne. I dlatego ta poezja wydaje mi się wiarygodna. Poezja jednak wypełnia sporą część mojego życia. Często wieczorem, jak już umilknie gwar, wtedy właśnie siadam, piszę. Czasami zdarza się to i że tak powiem, w pościeli. Także nie umiałabym żyć bez poezji. Iwona Bittner to laureatka wielu wyróżnień w konkursach poetyckich, m.in. w 2005 roku w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim imienia Stanisława Grochowiaka, w 2008 roku w Ogólnopolskim Konkursie Poezji imienia Zbigniewa Herberta, w 2010 roku w 15. Międzynarodowym Konkursie Poetyckim o wstęgę Ożyca.